Jak widać, już całkiem sporo jest przygotowane. Powinienem pokazywać wszystko krok po kroku. No ale niestety dzisiaj chciałem rozpocząć pracę na nowo, pokazywać już dalsze etapy pracy. Niestety rano małe rozczarowanie. Chciałem sprawdzić, w którym miejscu stanęliśmy. No i dysk twardy padł. Próbuję odzyskać dane już od kilku godzin. Wątpię w jakiekolwiek powodzenie. W nerwach pojechałem kupić już masę pendrive'ów i po prostu będę zgrywał materiał na pendrive'y. Małe jest prawdopodobieństwo, żeby cztery naraz mi zdechły w odróżnieniu od dysku twardego. Miałem go stricte tylko pod te nagrania, no ale jak widać już 2 dni po tym, jak właściwie dwa zapisy, bo i intro i to, co teraz robiłem, padło, więc no szkoda, bo pokazywałem diagramy. Trochę opowiedziałem o DTR-ce, która była załączona, wytłumaczyłem, jak te piny chciałem rozlokować, podłączyłem falownik, wykonałem boxa, no i podłączyłem Linuxa CNC. Kontroler też trochę wyciągnąłem, żeby było wygodniej. Na początku uruchomiłem to wszystko bezpośrednio, czyli po prostu jeden kabel LPT do kontrolera. Naprawdę Linux CNC, no wiadomo, tu już jest gotowy box, ten budowy tutaj nie ma żadnej, wszystko zadziałało bez problemu, zajęło mi to może 10 minut. Z falownikiem było trochę ciężej, to znaczy musiałem po prostu na podstawie instrukcji obsługi przywrócić go do ustawień fabrycznych i na nowo zaprogramować, ale działa bez problemu, za chwilę pokażę, jak działa. Największa szkoda to to, że nie mam już materiału na temat procesu budowy tego boxa, ale otworzę go, pokażę, o co chodzi, które i jak piny wyprowadziłem. Spindle control na razie nie jest jeszcze podłączony. Ale właśnie strata i nie strata, z drugiej strony i tak będę musiał drugi raz falownik przywrócić do ustawień fabrycznych, zaprogramować, żeby już te wejścia analogowe działały. Zasadniczo przez to wszystko Linuxa CNC też będę musiał drugi raz zaprogramować, więc no za chwilę zacznę pokazywać wszystko po kolei i diagramy i boxa sterującego, więc rozdzielającego sygnał, więc no nic się nie stało. Dokumentację techniczną, którą dostałem do maszyny, niestety jest w całości po niemiecku, więc nic nie rozumiem. Na szczęście cała szafa sterownicza jest wytłumaczona. Dodatkowo wszystkie diagramy są w miarę czytelne. Nie jestem najlepszy w czytaniu diagramów, więc zrobiłem sobie takie małe ułatwienie. To znaczy, zrobiłem jedno zdjęcie szafy, powycinałem później w programie różne dane elementy i podoklejałem sobie w danych miejscach. O wiele łatwiej dla mnie. Od razu wiem, gdzie co jest i za co odpowiada, który stycznik jest do czego, który przekaźnik jest do czego, który guzik jak jest podłączony, więc naprawdę duże ułatwienie. Polecam. Również to, co znalazłem i było bardzo, bardzo pomocne dla mnie, to, że producent miał maszynę CNC w swojej ofercie, która wykorzystywała wysokoobrotowe wrzeciono i używała ta maszyna bardzo podobnego falownika, którego ja używam. To była chyba albo 440, albo 420 bez panelu, to znaczy, że była zaprogramowana przez komputer. Niemniej jednak od razu mam pewność, że moje rozwiązanie będzie sprawne, a przy okazji wiem dodatkowo, które styczniki, które przekaźniki, gdzie powinny być, bo tutaj też mam dokumentację techniczną, więc to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie. Moja modyfikacja teraz jest o wiele łatwiejsza. Co też znalazłem, to instrukcje obsługi od kontrolera, tego numer CNC kontroler 4, więc dzięki temu też wiem, gdzie, jak podłączone są przekaźniki dodatkowe, bo takie właśnie mam. Dwa dodatkowe przekaźniki, więc jednego użyję do włączania i wyłączania pompy, a drugiego do włączania i wyłączania wrzeciona, więc też duże ułatwienie. No i przede wszystkim piny są rozpisane. Wiem gdzie, jak, które jest od kierunku, które jest od innych czynności. Wiem jak krańcówki podłączyć. Na pewno będę musiał wykonać też dodatkowego boxa, w którym zepnę krańcówki. Krańcówki niestety teraz są podpięte bezpośrednio do Sinumerika, więc. Ale tak jak widać,
Tutaj jest złącze LPT do kontrolera. Tutaj jest złącze do krańcówek, więc naprawdę kontroler jest całkiem przyjazny, dobrze przemyślany. Wszystko powinno pójść łatwo. To pudełko to tak naprawdę nic więcej niż zwykły rozdzielacz sygnału. Mamy wejście LPT z komputera i wyjście do maszyny, przy czym dwa piny są wyprowadzone. Zaraz odkręcę wszystko i wytłumaczę już patrząc od wewnątrz, gdzie jaki kabel został wyprowadzony. Na telefonie mam dwa zdjęcia, które zrobiłem w trakcie budowy tego modułu. Moduł jest koło terminal bloków, gdyż zacząłem się zastanawiać, czy w sumie nie mogłem tego po prostu zrobić na terminal blokach, tak zwanych ZUG-ach. Zwyczajnie musiałbym odciąć kabel, wyprowadzić przewody, połączyć na ZUG-ach. Byłoby to na pewno łatwiejsze i szybsze, ale wydaje mi się, że mniej estetyczne od tego. Później wymarzę oczywiście te napisane ołówkiem informacje, zastąpię je wydrukowanymi na etykieciarce. Moduł w środku to tak naprawdę listwa zaciskowa, która ma 17 wejść i wyjść. Tak naprawdę większość sygnałów jest połączona ze sobą, a jedynie 10 i 16 są wyprowadzone do mniejszych 9-pinowych D-subów. I tak jak tu jest napisane, ten idzie do modułu spindle control, a ten to jest sygnał wejściowy z przełącznika, to będzie przełącznik bezpieczeństwa, tak zwany grzyb. Na razie znalazłem tylko takie coś, więc tego użyję. Nic trudnego, więc było to trochę czasochłonne, ale wygląda estetycznie, więc uważam, że było warto. Na koniec pewnie albo wywiercę tu otwory i przykręcę to bezpośrednio do budowy, albo zrobię jakąś dokładkę montażową do szyny DIN, żeby móc to wszystko razem. I myślę, że też dokładkę tutaj, żeby do szyny DIN móc wszystko, żeby móc wszystko trzymać razem. Więc już skręcam ten moduł teraz i za chwilę jeszcze opowiem o falowniku. Konfiguracja falownika była dosyć prosta, choć czasochłonna. Nigdy nie miałem styczności z falownikami Siemensa. Musiałem przywrócić go funkcją 3900 do ustawień fabrycznych, a wówczas z procedurą szybkiego startu wpisać wszystkie wartości, to znaczy moc silnika, maksymalne obroty, częstotliwość i tak dalej. Wszystko podłączyłem, jak widać, w konfiguracji podstawowej, sterowanie z panelu. Silnik przyszedł do mnie ustawiony na gwiazdę, więc musiałem przepiąć go na trójkąt. Więc podłączę go do prądu i pokażę, jak działa. Mamy tutaj dostęp do metody jog. Falownik jest o tyle ciekawy, przynajmniej jak miałem styczność z innymi. W większości wentylator chodzi automatycznie po odpaleniu, w tym jest cisza. Dopiero kiedy uruchamiamy silnik, to wentylator chłodzący się załącza. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Co mi się podoba w tym falowniku, to że jest bardzo cichy. Większość falowników zawsze ma ten taki dźwięk częstotliwości. Tutaj, mimo że zwiększamy prędkość, nie ma go. Teraz schodzi z prędkością maksymalną. Nie wiem, dlaczego jest taki niestabilny. Ramp up i ramp down jest ustawiony na 10 sekund.
Więc później na pewno go zmienię. Hamowanie narzędziem będzie o wiele lepsze. Z tego co czytałem, ten falownik ma wbudowany hamulec, więc fajny dodatek. Co na pewno będę musiał w następnej kolejności zrobić, to wpiąć moduł Spindle Control, wejścia 3-4 i użyjemy przekaźnika, który jest zbudowany do kontrolera, więc tak naprawdę tylko chyba pod 10 i 6 będę musiał wpiąć się z przełącznikiem, żeby włączać i wyłączać falownik. Musiałem wszystko trochę przelokować na stole, głównie ze względu na długość przewodu, który użyję do testów. Wstępnie będzie on podłączony do wyjść przekaźnikowych w tym miejscu, jednakże nie wiem dokładnie który, więc pierw multimetrem włączając i wyłączając Linuxem dane sygnały sprawdzę, który za co odpowiada. Następnie przy użyciu również multimetru zweryfikujemy działanie modułu Spindle Control, przycisk bezpieczeństwa, a jeżeli wszystko to uda się nam, to już podepnę go pod zaciski 3-4 i miejmy nadzieję uda nam się przy pomocy Linuxa włączać i wyłączać silnik, zabezpieczać go w razie jakiegoś wypadku oraz sterować prędkością obrotową silnika.